Cześć i witajcie, z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 68. odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię i zobaczymy, czy na zatopionym statku kosmicznym znajdują się jakieś napisy. Więc zapraszam do oglądania. Oczywiście, jak zawsze, chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, ponieważ jest to wielka motywacja dla mnie, a także pomaga to w rozwoju kanału. A teraz przejdźmy do teorii. O co dokładnie chodzi w tej teorii, już tłumaczę. Nieopodal góry Chiliad pod wodą zatopiony jest statek kosmiczny i podobno na tym statku mają znajdować się dziwne napisy i dzisiaj to sprawdzimy. Więc to tyle, jeżeli chodzi o teorię, a teraz przejdźmy do praktyki. Aktualnie znajdujemy się na Oceanie Spokojnym w pobliżu góry Chiliad. Oczywiście za chwilę wam pokażę dokładną lokalizację tego miejsca, a znajdujemy się tutaj, w pobliżu tych wysepek. Zresztą zobaczcie, gdzie to jest dokładniej. Oczywiście pod nami znajduje się aktualnie zatopiony statek kosmiczny, więc teraz nurkujemy i płyniemy w jego stronę. Zresztą już go widać wyraźnie. Zobaczcie, że jest on zniszczony oraz zarośnięty roślinnością podwodną. Za chwilę chciałbym zdementować plotkę, że jest to statek należący do kosmity, który jest zamrożony w lodzie znajdującym się w Nordyankton, ale to za chwilę, jak podpłyniemy bliżej. Zobaczcie, tak prezentuje się cały statek kosmiczny. Oczywiście mam włączoną nieśmiertelność, żebyśmy mogli na spokojnie przyjrzeć się wrakowi i zobaczyć, jak on tu wygląda. Franklin, czy ty płyniesz, czy nie płyniesz? Dobra, on płynie strasznie wolno, ale zobaczcie, jesteśmy coraz to bliżej i teraz mamy naprawdę dobrą perspektywę na cały ten statek. I od razu chciałbym powiedzieć, dlaczego nie jest to statek kosmiczny należący do zamrożonego kosmity z Nordyankton, ponieważ zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj, drugi kraniec mapy Los Santos i całego San Andreas, a Nordyankton plus minus znajduje się tutaj, przynajmniej tutaj się respi, więc nie jest to możliwe, żeby tak daleko uszkodzony statek kosmiczny przeleciał. Zresztą zobaczcie, na drugi kraniec mapy z Nordyankton jest to naprawdę niemożliwe, więc na pewno nie jest to ten sam statek kosmiczny, który się rozbił w Nordyankton i którym leciał kosmita zamrożony w lodzie. Więc to na pewno odpada, ale teraz przyjrzyjmy się bliżej samemu statkowi. Więc podpłyńmy jeszcze bliżej. Franklin niestety naprawdę wolno płynie, ale za chwilę będziemy koło samego statku, więc będziemy mogli go nawet dotknąć, chociaż stanąć na razie na nim nie możemy. Dobra, jesteśmy już koło samego statku i zobaczcie, jest on zarośnięty. Tutaj fauna i flora przejmuje zatopiony statek należący do obcych. Zobaczcie, że on jest na klifie i on mały włos by spadł, ale jednak się tutaj zatrzymał. Tutaj oczywiście się wbił w ziemię, jest zasypany do połowy. Czy tutaj jest gdzieś uszkodzony? Nie, jest po prostu zardzewiały i pokryty mułem. Zresztą widzicie, że od tej strony jest nawet trochę przysypany. Tutaj ryby sobie pływają, gdzie są te glony dookoła tego statku. Chciałbym jeszcze zobaczyć od tamtej strony, jak to wszystko wygląda koło tego klifu. Może zmienię perspektywę na pierwszoosobową. Zobaczcie, zawis nad skarpą. Tutaj by zleciał na dół, ale jednak się utrzymał. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest on ogromny. Możemy wpłynąć pod spód i oczywiście to zrobimy. Ale nic się nie uszkodziło, jakby oni tu po prostu lądowali. Chociaż lądowanie w wodzie raczej odpada, nawet awaryjne. Zresztą możecie napisać sami, co o tym sądzicie. Jesteśmy aktualnie pod spodem. Tutaj jakieś silniki, a tutaj jest właz, który się powinien otwierać, ale jest on zamknięty. Oczywiście wlecimy do środka za pomocą noclipa, ale na razie chcę zobaczyć, jak to się wszystko prezentuje dokładniej. Szukamy teraz napisów. Żadnych napisów tutaj nie widzę, przynajmniej od tej strony. Może jak usunę wodę, to będzie je widać, ale tutaj żadnych nie widzę. Może gdzieś pod tymi
glonami, zaroślami całymi będą jakieś napisy, ale nie, no tutaj żadnych nie widzę. Więc przepłyńmy się jeszcze. Obserwujmy cały okręt. Nie, no tutaj żadnych napisów nie widać. Ewidentnie ich nie ma. Może od góry? Zaraz tam przepłynę. Może od spodu, od tej strony. Bo tam od spodu nie widziałem. Mógłbym się jeszcze uważniej przyjrzeć, ale na pewno ich nie było. Nie, no tutaj od góry nie ma. To zobaczmy jeszcze ten mostek kapitański. Zobaczcie, że tu są szyby. Strasznie brudne, wszystko pozarastane. Ale żadnych napisów nie widać. To jakieś kapsuły wystające oraz anteny. Nie są zniszczone. Jeszcze porównamy sobie później inne statki kosmiczne, które też mają identyczny model, aczkolwiek są w innym stanie. Dobra, wpłyniemy teraz od tej strony pod spód i zobaczymy, czy będą napisy. Czy w ogóle mogę wpłynąć pod spód? Mogę. Ale chyba nie tak jak wtedy. Okej. Czy są tu jakieś napisy? Ja żadnych napisów nie widzę. Przyjrzę się bliżej. Czekajcie. Tu coś jest chyba wyskrobane, tak mi się wydaje. Czy to są napisy? Czy to po prostu jakieś zardzewiałe elementy? Zadrapane? No trochę przypomina to napisy, ale ciężko zobaczyć to pod wodą, dlatego podpłyjmy bliżej dna i usuńmy tą wodę. Dlatego wsuwamy teraz wodę i woda nam nie będzie już więcej przeszkadzała. Tutaj dostaliśmy jakieś powiadomienie o misji pobocznej, ale to nas teraz nie interesuje. I zobaczmy, czy są napisy. I zobaczcie, to rzeczywiście zupełnie inaczej wygląda. I to przypomina teraz napisy. Zobaczcie, tutaj jakaś R-ka jest. M-O. Tutaj jest kolejna M-ka. No rzeczywiście są to napisy. Rzeczywiście są to napisy. Jeszcze przejdę dookoła ten statek. Czy mogę tutaj wejść? Po tej stronie są napisy ewidentne. Czy możecie napisać, czy według was są to napisy. Jeżeli komuś uda się to rozszyfrować, to gratuluję. Zobaczcie, czy to jest J, czy to jest I. No są napisy. Po każdej stronie są takie same. Widzę, że na każdym tym dolnym panelu. Zresztą zobaczymy, czy na innych statkach kosmicznych, które mają taki sam model, też będą te napisy. No tutaj są napisy, rzeczywiście. Czy od każdej strony będą? Czekajcie, przelecę sobie na noclipie teraz. Nie no, od tej strony nie ma, a czy od spodu będą? Tutaj są, rzeczywiście są te napisy. Wygląda to epicko, że mamy tutaj jakieś popisane elementy. No zobaczcie, ewidentnie tu jest coś napisane. Ewidentnie tu jest coś napisane. Tylko czy kosmici by to napisali? No ja nie wiem. O, od tej strony nie ma. Nie no, też są tutaj napisy. Zobaczcie, widoczne. Ale tutaj już niczego nie ma. Nie no, na każdym dolnym panelu są napisy. Wlećmy teraz do środka. Zobaczmy, czy w środku się coś znajduje, albo jakieś napisy będziemy mieli w środku. Nie no, w środku niczego nie ma. Niczego nadzwyczajnego nie ma. Oczywiście jest ten właz od drugiej strony. Czy mogę tu wylądować? No niezbyt. Nie mogę tu wylądować. Po prostu nie ma podłogi. Tutaj także nie ma podłogi, chociaż spróbujmy. Nie, nie ma. I teraz utknąłem, ale wylecimy bez problemu. Jestem ciekaw, jak wyglądają inne statki kosmiczne. Pewnie wy też. I czy będą miały napisy. Dlatego zrespmy je. Dobra, mamy. Teraz poszukujemy kolejnych statków kosmicznych. Mamy jeden. Tutaj powinien być drugi. Mamy dwa kolejne. I zobaczmy, jak one wyglądają. No ten ewidentnie nie ma żadnych napisów od dołu i zobaczcie, on jest oczywiście nowy, niezniszczony, nie zardzewiały jak tamten. No nie ma żadnych napisów, ale nie różni się niczym z zewnątrz od tamtego. Tylko jest po prostu nowy. Wlećmy jeszcze do środka. No środek jest identyczny, jeden do jednego, aczkolwiek wygląda on na działający statek. I teraz przejdźmy do tego gorzej wyglądającego, czyli tego, który rozbił się na bagnach w GTA Online. No, wygląda
tak samo jak tamte, tylko jest styrany i poniszczony. Zresztą widać, że tutaj elektronika wciąż funkcjonuje. Panele odpadają, ale zobaczmy, czy będą od spodu jakieś napisy. Nie no, tych napisów nie ma na tych poodrywanych panelach. Zresztą możecie sami się przyjrzeć, zatrzymać sobie film i zobaczyć. Nie no, ja niczego tutaj nie widzę. Zresztą zobaczmy jeszcze raz. Na tych dolnych panelach, tutaj, pod tym jakby silnikiem, czy tam tymi światłami, tutaj powinno to być. Zobaczcie, tu mamy ten mały panel i tutaj one powinny być. I tego tutaj nie widzę. Przypatruję się, ale ewidentnie ich nie ma. Nawet podlecę bliżej. Nie no, niczego tu nie ma. Więc podlećmy jeszcze do tego z powrotem. Tutaj jest wszystko oderwane. Ale nie widzę żadnych napisów. Nie widzę niczego tutaj. Niczego tutaj takiego nie ma. Tutaj anteny są połamane. I zobaczcie. Możliwe, że przez to, że uderzył w wodę, dlatego to zamortyzowało upadek i wszystkie szkody, które mogły być wyrządzone, bo ten wylądował na bagnach, a właściwie rozbił się na bagnach i ewidentnie widać, że mocno oberwał, a tamten wygląda jak nowy. Wlećmy jeszcze do środka, tutaj wszystko poniszczone. Okej, środek wygląda identycznie jak tamte. Jeszcze chcę jedną rzecz zobaczyć. Tutaj są światła jakby wybite od środka. A czy w tym będą? W tamtym nie było. No tutaj nie mamy wybitych. No naprawdę woda zamortyzowała upadek. Zresztą możecie napisać, co o tym sądzicie. Ewidentnie są napisy na tym zatopionym statku kosmicznym. Ale co one oznaczają? Nie mam pojęcia. Czy komuś uda się je rozszyfrować? Raczej wątpię, bo są naprawdę słabej jakości. I niestety będzie je ciężko w jakikolwiek sposób rozczytać, ale mogliśmy porównać sobie właśnie te trzy statki kosmiczne ze sobą. Udało nam się znaleźć napisy na zatopionym UFO i porównaliśmy ten statek z dwoma innymi i na nich nie było żadnych napisów, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe. Jednak tych napisów nie mogę rozczytać. Możecie także pisać swoje teorie w komentarzach, a mi nie pozostaje nic jak powiedzieć, że ta teoria jest potwierdzona. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Napiszcie też w komentarzach, jaką legendę bądź teorię chcielibyście, żebym sprawdził w tej serii. Również zapraszam Was do filmów o podobnej tematyce, a póki co to by było na tyle. Na razie i cześć!